Die Verse aus Titus 2 noch einmal lesen. Przeczytajmy te wiersze z listu do Tytusa jeszcze raz. Vers 11 bis 14. List do Tytusa, drugi rozdział, od 11 do 14 wiersza. Der Apostel Paulus hat drei Briefe an Einzelpersonen geschrieben. Apostel Paweł napisał trzy listy skierowane do pojedynczych osób. Der Philemonbrief ist nicht nur an eine Einzelperson geschrieben, sondern auch an die Versammlung in seinem Haus. Bo list do Filemona nie tylko jest skierowany do pojedynczej osoby, do tego Filemona, ale również i do zgromadzenia, które znajdowało się w jego domu. Aber die beiden Timotheusbriefe und Titus sind nur an Einzelpersonen geschrieben. Ale te dwa listy do Tymoteusza i list do Tytusa są skierowane tylko do jednej osoby. Diese drei Briefe haben einen ganz besonderen Charakter. I te trzy listy są szczególnego charakteru. Es sind Hirtenbriefe. Są to listy pasterskie. So wie ein Hirte sich den Schafen zuwendet. Pisane w ten sposób, jak gdyby pasterz zwracał się do swoich owiec. Und außerdem wird uns in diesen Briefen der Heiland Gott vorgestellt. A poza tym w tych listach jest nam przedstawiany Zbawiciel Bóg. Ein Heiland Gott, der seine Güte und Gnade allen Menschen zuwendet. Zbawiciel Bóg, który swoją dobroć i łaskę kieruje do wszystkich ludzi. In den beiden Timotheusbriefen wird uns mehr Lehre vorgestellt. W tych obydwu listach do Tymoteusza jest bardziej nam wyłożona nauka chrześcijaństwa. Timotheus sollte in Ephesus gebieten, dass nicht andere Lehren gelehrt wurden. Bo Tymoteusz miał w Efezie przekazać, aby nie były uczone inne nauki. In Titus Brief geht es mehr um die Ordnung im Haus Gottes. W liście do Tytusa chodzi bardziej o porządek w Domu Bożym. Titus sollte in Kreta das, was noch mangelte, in Ordnung bringen. Tytus miał uporządkować na Krecie jeszcze to, czym oni brakowali. Und in diesen drei Kapiteln haben wir jeweils besondere Schwerpunkte. I w tych trzech rozdziałach tego listu do Tytusa jest przedstawionych kilka takich ważnych punktów. In Kapitel 1 geht es um die Beziehungen der Ältesten zu den Gläubigen. W pierwszym rozdziale chodzi o te stosunki pomiędzy starszymi a pozostałymi wierzącymi. In Kapitel 2 geht es um die Gläubigen in ihren Beziehungen zueinander. Die alten Männer, alten Frauen, junge Frauen, Jünglinge. W drugim rozdziale chodzi o te stosunki, jakie mają być zachowywane pomiędzy wszystkimi wierzącymi, jakie mają panować pomiędzy starszymi, pomiędzy siostrami, pomiędzy młodymi i pomiędzy młodymi a starszymi. W tym trzecim kapitel geht es um unsere Beziehungen zu der Welt. A w trzecim rozdziale chodzi o te stosunki z tym światem. Das ist in erster Linie praktisch. I w pierwszym rzędzie chodzi tutaj o wskazówki czysto praktyczne. Und doch haben alle drei Kapitel, a jednak te wszystkie trzy rozdziały, jeweils einige Verse, die lehrmäßig sind. Zawierają po kilka wierszy, które poruszają ogólną naukę chrześcijańską. Und diese lehrmäßigen Verse sind die Grundlage für die Praxis. I te właśnie wiersze pouczające są podstawą do praktycznego życia. In Kapitel 1 sind es die Verse 1 bis 4. W pierwszym rozdziale to chodzi o wiersze od 1 do 4. In Kapitel 2 sind es die Verse 11 bis 14. W
drugim rozdziale to nasze przeczytane wiersze od 11 do 14. Und in Kapitel 3 sind es die Verse 4 bis 7. W trzecim rozdziale chodzi o wiersze od 4 do 7. Daraus lernen wir, i z tego możemy się nauczyć, dass eine gute Praxis nur auf einer gesunden Lehre erfolgen kann. Możemy się nauczyć tego, że dobre chodzenie w naszym praktycznym życiu może być oparte tylko o rozprzestrzenianie dobrej nauki. Das bedeutet in Kapitel 2, a to oznacza w związku z drugim rozdziałem, wo Titus die alten Männer und die alten Frauen belehren sollte. W tym rozdziale, w którym Titus miał pouczać starsze niewiasty i starszych mężczyzn, dass die Gnade Gottes dafür die Grundlage ist. Że to właśnie miał pokazać, że łaska Boża jest podstawą do tego. Es war für Titus nicht einfach, alte Männer zu belehren. Nie było to rzeczą prostą dla Tytusa, aby pouczać starszych mężczyzn. Aber wenn wir verstehen, dass die Gnade belehrt, ale jeżeli my to zrozumiemy, że to łaska poucza, dann ist es auch für einen älteren Mann einfacher, von einem jüngeren Mann etwas anzunehmen. To wtedy też i dla starszego mężczyzny jest to łatwiej przyjąć coś od młodszego mężczyzny. Das Gesetz schlägt. Zakon bije. Aber die Gnade unterweist. Ale łaska poucza. Und wenn die Gnade einmal schlagen muss, ale nawet jeśli musi też i łaska raz kiedyś uderzyć, dann sind es Schläge der Liebe. To są razy miłości. Nun wollen wir uns diesen gelesenen Versen zuwenden. I teraz zwróćmy się do przeczytanych wierszy. Die Gnade Gottes ist erschienen. Czytaliśmy, że łaska Boża się objawiła. Wie ist sie erschienen? W jaki sposób się objawiła? In einer Person. Właśnie w osobie. In dem Herrn Jesus. W Panu Jezusie. Dem Heiland der Welt. W Zbawicielu świata. War Gott im Alten Testament nicht gnädig? Czyż Bóg w Starym Testamencie nie był łaskawy? Doch, er war immer gnädig. Tak, on był zawsze łaskawy. Er war immer langsam zum Zorn und groß an Güte. On zawsze był powolny do gniewu i wielkiej dobroci. Er war immer ein Gott der Gnade. On zawsze był Bogiem łaski. Aber sie ist erst offenbart worden in der Person des Sohnes. Ale ta łaska objawiła się w osobie tego Syna. Erst als der Jesus auf diese Erde kam, dopiero wtedy, gdy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, ist die Gnade geworden. To objawiła się łaska. Johannes 1, Vers 17. Tak pisze też Jan w pierwszym rozdziale, w 17 wierszu. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Wie gut, dass die Gnade erschienen ist. Jak to dobrze, że się ta łaska okazała. Gott wollte uns etwas schenken, was wir nicht verdienen konnten. Bo Bóg chciał nam coś podarować, na co my nie mogliśmy sobie w niczym zasłużyć. Das ist Gnade. To jest właśnie łaska. Gnade ist das Gegenteil von Verdienst. Łaska to jest przeciwstawieństwo naszych zasług albo zarobku naszego. Das Heil, die Errettung, konnte der Mensch sich nicht erarbeiten oder verdienen. Właśnie ludzie nie mogli sobie zasłużyć albo wypracować albo pozyskać zbawienia. Die musste ihm geschenkt werden. Człowiek musiał otrzymać w podarunku. Wenn es Verdienst ist, ist es keine Gnade mehr. Jeżeli coś jest naszą zasługą, czy to zarobek, to już przecież nie jest łaska. Jetzt denken wir an den Zeitpunkt, wo der Jesus auf diese Erde kam. I teraz zwróćmy się myślami do tych dni, gdy Pan Jezus żył na tej ziemi. Wir denken an seinen Weg über diese Erde. Pomyślmy sobie o jego drodze tutaj po ziemi.
Und wir denken an seinen Tod auf dem Kreuz. I pomyślmy o jego śmierci na krzyżu. Das alles ist eingeschlossen in diesen Ausdruck, die Gnade Gottes ist erschienen. Te wszystkie rzeczy zawarte są w tych słowach, albowiem objawiła się łaska Boża. Und dann ist sie nicht nur für ein Volk erschienen. I ona nie objawiła się tylko dla jednego narodu. Nicht nur für die Juden. Nie tylko dla Żydów. Das Gesetz war einem Volk gegeben. Bo zakon był dany tylko jednemu narodowi. Aber die Gnade ist für alle Menschen erschienen. Ale łaska objawiła się wszystkim ludziom. Als die Frau in Johannes 4 bekehrt wurde. Gdy w Ewangelii Jana 4 rozdział czytamy o tym, jak ta niewiasta się nawróciła. Und ein Zeugnis abgab von dem Herrn Jesus. I zaczęła składać świadectwo o Panu Jezusie. Und die Menschen anschließend den Herrn Jesus selbst kennenlernten. I w połączeniu z tym ludzie już zaczęli osobiście poznawać Pana Jezusa. Da sagen sie, wir haben erkannt, dass dieser der Heiland der Welt ist. To wtedy oni powiedzieli, a my żeśmy poznali, że ten jest Zbawicielem świata. Gott hat die Welt geliebt. Albowiem tak Bóg świat umiłował. Das heißt die Welt der Menschen, aller Menschen. To znaczy, to słowo świat oznacza wszystkich ludzi. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Tak, że on swojego jednorodzonego syna dał. Damit jeder, der an ihn glaubt, aby każdy, kto w niego wierzy, nicht verloren gehe, nie poszedł na zginienie, sondern ewiges Leben habe, ale posiadał życie wieczne. Also Heil bringen für alle Menschen. I tak jak żeśmy czytali w 11 wierszu, zbawić ludzi. Das bedeutet nicht, dass alle Menschen das Heil haben. To wcale nie oznacza, że wszyscy ludzie posiadają zbawienie. Aber sie können es bekommen. Ale to oznacza, że oni mogą je otrzymać. Wenn sie diesen Heiland annehmen. Jeżeli tego Zbawiciela przyjmą. Keiner muss verloren gehen. Żaden człowiek nie musi iść na potępienie. Diese heilbringende Gnade, a więc ta łaska przynosząca zbawienie, führt den Sünder in neue Beziehungen ein. Wprowadza w nowe relacje grzesznika. Das ist Vers 11. I o tym mówi ten 11 wiersz. Und dann kommt die unterweisende Gnade. A teraz następnie, w następnym wierszu czytamy o tej pouczającej łasce. Und hält den Gläubigen in diesen Beziehungen aufrecht. O tej pouczającej łasce, podtrzymujących tych wierzących w tych nowych związkach, w nowych relacjach, w jakich się znaleźli. Das sind die Verse 12 und 13. O tym mówią 12 i 13 wiersz. Wir haben jetzt in den Versen 12 und 13 die unterweisende oder belehrende Gnade. W tych wierszach 12 i 13 oglądamy tą łaskę pouczającą. Wir brauchen also nicht nur Gnade, um errettet zu werden. A więc potrzebujemy nie tylko łaski, aby być zbawionymi. Wir brauchen auch Gnade, um belehrt zu werden. My również potrzebujemy łaski, aby być pouczonym. Und zwar belehrt uns die Gnade hier erstens im Blick auf die Vergangenheit. A mianowicie, po pierwsze, ta łaska nas poucza w sprawach dotyczących przeszłości. Das heißt, wir haben die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnet. To znaczy, abyśmy się zaparli albo wyrzekli bezbożności i światowych pożądliwości. Das ist Vers 12a. To można podzielić wiersz 12 na część A. Dann belehrt uns die Gnade im Blick auf die Gegenwart. Następnie łaska nas poucza w sprawach dotyczących teraźniejszości. Das ist Vers 12b. O tym mówi część B tego wiersza 12. Und dann belehrt uns die Gnade im Blick auf die Zukunft. A następnie łaska poucza nas w sprawach dotyczących przyszłości. Und das ist Vers 13. A o tym mówi nam wiersz 13. Also, im Blick auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft brauchen wir Gnade.
A więc jeżeli chodzi o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, we wszystkich tych zakresach potrzebujemy łaski. Die Vergangenheit angeht, to co dotyczy przeszłości, haben wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnet. To tutaj czytamy o tym, że żeśmy się zaparli tych, czy wyrzekli tych bezbożności i światowych pożądliwości. Das heißt, vor unserer Bekehrung waren wir gottlos. Te słowa oznaczają, że przed naszym nawróceniem byliśmy bezbożni. Das heißt, los von Gott. To znaczy, że byliśmy bez Boga. Wir haben gelebt, als ob es keinen Gott geben würde. My żeśmy żyli tak, jak gdyby w ogóle nie istniał Bóg. Wir haben uns selbst gelebt. Żyliśmy sami dla siebie. Getan, was wir wollten. Czyniąc to, co sami żeśmy chcieli czynić. So, als ob wir Gott gar keine Rechenschaft schuldig wären. I czyniąc wszystko tak, jak gdybyśmy nie byli winni Bogu sprawozdania za to, co czynimy. Das ist gottlos. To słowo właśnie oznacza bezbożnie. Und das sind wir jetzt nicht mehr. I właśnie takimi już teraz nie jesteśmy. Jetzt wissen wir, dass wir in unserem Tun und Lassen Gott verantwortlich sind. My wiemy teraz, że we wszystkim, co czynimy lub od czego się powstrzymujemy, żeby nie czynić, jesteśmy przed Bogiem z tego wszystkiego odpowiedzialni. Und außerdem haben wir die weltlichen Begierden verleugnet. A poza tym wyrzekliśmy się światowych pożądliwości. Was ist das, die weltlichen Begierden? Cóż to są za światowe pożądliwości? Vielleicht hilft uns die Stelle in 1. Johannes 2 etwas weiter zur Erklärung. Może nam trochę pomoże w zrozumieniu tego miejsca. Wiersz zapisany w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale. 1. Johannes 2, vers 15 und 16. 15 i 16 wiersz. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 15, 16 wiersz. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. In der Welt ist also die Lust des Fleisches. A więc tu w świecie oglądamy pożądliwość ciała. Und die Lust der Augen. Pożądliwość oczu. Und der Hochmut des Lebens. I pychę żywota, czy życia. Das sind die Begierden der Welt. To są pożądliwości światowe. Und die sind alle nicht von dem Vater. A one przecież wszystkie nie są od Ojca. Nicht von dem himmlischen Vater. Od tego niebiańskiego Ojca. Sondern von der Welt. Ale z tego świata. Die von Satan regiert wird. Z tego świata rządzonego przez Szatana. Deren Gott Satan ist. Gdy czytamy, których Bogiem Szatan jest. Und als dieser Feind Gottes zum ersten Mal in Erscheinung trat, i gdy ten nieprzyjaciel Boży po raz pierwszy pojawił się na scenie, da ist er genau so aufgetreten, wie es hier beschrieben wird. To dokładnie tak wystąpił, jak tutaj. Eva wurde von ihm verführt. I Ewa została zwiedziona przez niego. Und sie sah, dass der Baum gut zur Speise war. Die Frucht des Baumes, meine ich. I czytamy o tym, że zobaczyła, że owoc tego drzewa był dobry do jedzenia. Das war die Lust des Fleisches. To była pożądliwość ciała. Er war eine Lust für die Augen. On również, ten owoc, był też i pożądliwością dla jej oczu. Und die Frucht war begehrenswert. A poza tym ten owoc był godzien pożądania. Das ist der Hochmut des Lebens. I to jest określone tymi słowami pycha życia. Und das hat uns gekennzeichnet vor unserer Bekehrung. I te wszystkie rzeczy nas cechowały przed naszym nawróceniem się. In diesen Dingen haben wir gelebt. W tych rzeczach myśmy wszyscy żyli. Alles das, was für das Auge begehrenswert war, i wszystkie te rzeczy, które dla oczu były godne pożądania, das hat uns letztlich zur Sünde verführt.
To wszystko koniec końców nas zwodziło do grzechu. Auch die Lust des Fleisches hat den Menschen gekennzeichnet. Również i pożądliwość ciała charakteryzowała ludzi. Und wollte etwas sein in dieser Welt. Bo okazało się, że człowiek chciał być kimś w tym świecie. Der Mensch in seinem Hochmut hat sich erhoben. Człowiek w swojej pysze wyniósł się. Der eigentlich gar nichts ist, nur ein Geschöpf. Człowiek, który w zasadzie jest niczym, bo przecież jest stworzeniem. Hat andere Dinge zu seinem Gott gemacht. On teraz uczynił inne rzeczy swoim bóstwem. Wirklich sich selbst erhöht. A w koniec końców siebie samego wywyższył. Und das haben wir verleugnet. I tego żeśmy się zaparli, wyrzekli. Die Gnade belehrt uns darüber. To łaska nas pouczyła o tym. Doch müssen wir uns die Frage gefallen lassen. A jednak musimy pozwolić, aby i takie pytanie było postawione nam właśnie. Inwieweit wir auch jetzt wirklich diese weltlichen Lüste verleugnen. Na ile teraz, obecnie, żeśmy się zaparli, wyrzekli tych wszystkich światowych pożądliwości. Verleugnen bedeutet es getan zu haben und immer noch tun. Zaprzeć się, czy wyrzec się, to jest stan, w którym myśmy kiedyś coś czynili, ale jesteśmy w stanie jeszcze dalej to czynić. Wir wollen uns fragen, inwieweit die Verlockungen der Welt unsere Herzen doch noch irgendwie beeindrucken. I chcielibyśmy siebie zapytać jeszcze teraz, na ile jeszcze te wszystkie pokusy tego świata jeszcze znajdują punkt zaczepienia w naszym sercu. Wie können wir uns davor schützen? Jak możemy się przed tym teraz chronić? Was ist der beste Weg dafür? Jaką najlepszą jest droga? Was meint ihr? Jak myślicie? Den Herrn Jesus im Herzen haben. Posiadać w swoim sercu Pana Jezusa. Von der Herrlichkeit seiner Person erfüllt sein. I być wypełniony wspaniałością Jego osoby. Von der Gnade in seiner Person. I wypełniony tą łaską Jego osoby. Wenn das so ist, jeżeli tak to będzie, dann kann der Feind anbieten, was will. To wtedy może nam nieprzyjaciel oferować cokolwiek by chciał. Dann hat keine Chance. Wtedy nie ma żadnych szans. Der Jesus ist herrlicher und größer als alles, was der Feind anbietet. Bo Pan Jezus wtedy w sercu naszym jest większy i wspanialszy niż wszystko to, co szatan by potrafił nam zaoferować. Wenn wir also noch ein zu großes Interesse an den Verlockungen der Welt haben, ale jeśli przeciwnie mamy zbyt duże zainteresowanie tymi pokusami spłynącymi ze strony tego świata, dann beweist das nur, to to wszystko tylko wtedy dowodzi tego, dass der Jesus mir nicht genug ist. Że już mi nie wystarcza Pan Jezus. Auch ihr lieben jungen Freunde. Również i wy wszyscy młodzi moi. Wenn ihr mal alles vergleicht mit dem Herrn Jesus, jeżeli wszystko porównacie z Panem Jezusem, dann verblasst alles andere dagegen. To okaże się, że wszystkie inne rzeczy zblakną w porównaniu z blaskiem Jego osoby. Jetzt wollen wir uns der belehrenden Gnade in der Gegenwart zuwenden. A teraz zwróćmy uwagę na tą pouczającą nas łaskę w teraźniejszości. Und wieder haben wir drei Dinge. I tutaj czytamy znowu o trzech rzeczach. Erstens zeigt sie uns, was wir für uns selbst sein sollen. Najpierw pokazuje łaska nam to, jacy powinniśmy być sami dla siebie. Gegenüber uns selbst sollen wir besonnen sein. Wir sollen besonnen sein, wir selbst besonnen. Ja, gut. Sami w stosunku do siebie powinniśmy być wstrzemięźliwi, powściągliwi. Im Blick auf andere gerecht. A jeśli chodzi o postępowanie w stosunku do innych ludzi, powinniśmy być sprawiedliwi.
Und im Blick auf Gott, gottselig. A jeśli chodzi o Boga, powinniśmy być pobożni. Das heißt, sie belehrt uns, wie wir uns verhalten sollen. I ta łaska poucza nas w sprawach tych, jak my mamy się zachowywać. Sie belehrt uns, wie wir anderen begegnen sollen. Zachowywać w stosunku do siebie samego, w stosunku do innych. Und sie belehrt uns drittens, wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollen. I po trzecie poucza nas, w jaki sposób mamy się zachowywać w stosunku do Boga. Wir selbst enthaltsam. My sami mamy być wstrzemięźliwi, powściągliwi. Das heißt, sich kontrollieren können. To znaczy, że powinniśmy być w stanie zawsze siebie kontrolować. Sich nicht gehen lassen. Nie pozwolić, aby pójść za własnymi pożądliwościami. Sich selbst mäßigen. Siebie samych ograniczać. Nicht die eigenen Neigungen ausleben. I nie żyć według własnych skłonności swojego ciała. Sich beherrschen können. Potrafić się opanować. Nicht unkontrolliert werden. Abyśmy nie stali się niekontrolowalni. Auch nicht in unseren reden. Również jeśli chodzi o sprawę naszego mówienia. Auch nicht unserem Zorn freien Lauf lassen. Również jeśli chodzi o sprawę gniewu, aby nie pozwolić mu swobodnie wypływać z nas. Das bedeutet dieses Wort enthaltsam oder besonnen. To właśnie zawiera w sobie te określenie wstrzemięźliwie albo powściągliwie. Und dann sind wir gerecht gegenüber den anderen, den Menschen und den Geschwistern. A wtedy będziemy potrafili też i postępować sprawiedliwie w stosunku do tych ludzi, czy to ze świata, czy wierzących. Auch gegenüber der Obrigkeit. Również i postępować w stosunku do zwierzchności. Gerecht sein bedeutet, was in den Augen Gottes richtig ist. Być sprawiedliwym to oznacza postępować tak, jak to jest prawidłowe w oczach Bożych. Es ist praktische Gerechtigkeit. Chodzi tutaj o całkiem praktyczną sprawiedliwość. Es geht hier nicht darum, dass wir die Gerechtigkeit Gottes jetzt haben. Tutaj w tym wierszu nie chodzi o to, że my posiadamy też i sprawiedliwość Bożą w nas, sondern jedem anderen geben, was ihm gebührt, was ihm gehört, was ihm zusteht. Ale chodzi o to, aby każdemu człowiekowi oddawać to, co jemu się należy i czego jest godzien. Auch der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer gegenüber, was recht und billig ist. Również też i ci, którzy są pracownikami w stosunku do swoich pracodawców, aby postępować sprawiedliwie. Auch der Knecht seinem Herrn gegenüber. Ale również też i jak ma postępować sługa w stosunku do swojego pana. Arbeiten, wie es sich gehört. Aby pracować tak, jak się należy. Was dem Chef gegenüber gerecht ist. To, co dla szefa by było dobre, sprawiedliwe. W czym znalazłby swoje upodobanie. Auch die Steuererklärungen richtig ausfüllen. Również jeśli chodzi o wypełnianie zeznań podatkowych. Nicht irgendwie etwas unterschlagen. Abyśmy niczego nie starali się przemycić. In die schwarze Kasse fließen lassen. Aby nie wpływało coś do jakiejś tajnej naszej czarnej kasy. Das ist alles gerecht. To wszystko zawarte jest w słowie sprawiedliwie. Und dann drittens gottselig. A po trzecie, abyśmy nie. Gottselig gegenüber Gott. Pobożnie w stosunku do Boga. Das heißt fromm leben. To znaczy, abyśmy żyli w bojaźni Bożej. Das beste Beispiel dafür haben wir in dem Herrn Jesus selbst. Najlepszy przykład na to znajdujemy w osobie samego Pana. Es gibt keine bessere Erklärung für das Wort gottselig. Nie ma lepszego wyjaśnienia na to słowo pobożnie. Als das, was wir in 1. Timotheus 3, Vers 15 lesen. Jak właśnie to, co czytamy w 1. Tymoteusza, w 3. rozdziale, w 15. wierszu. 16, Entschuldigung. 16. wierszu. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. W
tym pierwszym zdaniu, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Gott ist offenbart worden im Fleisch. Bóg objawił. Czasami w stosunku do tego wiersza jest mówione, das ist immer noch ein großes Geheimnis, że to zawsze jest jeszcze wielką tajemnicą. Wir dürfen nicht in die Bundeslade schauen. Nie wolno nam spoglądać do skrzyni przymierza. Dass der Herr Jesus in einer Person Gott und Mensch war. I to, że Pan Jezus był w jednej osobie Bogiem i człowiekiem, das können wir nicht verstehen. Tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Das stimmt, das können wir auch nicht verstehen. Tak, racja, tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Aber das bedeutet 1. Timotheus 3, Vers 16 nicht. Ale tego nie ma na myśli ten wiersz 1. Timoteusza 3, 16. 1. Timotheus 3, Vers 16 sagt uns, ten wiersz nam mówi, was wirkliche Gottseligkeit war. Co rzeczywiste, co było prawdziwą pobożnością. Das haben wir bis zum Kommen des Herrn Jesus nicht erkennen können. Tego byśmy nie potrafili rozpoznać aż do czasu przyjścia Pana Jezusa. Das war im Alten Testament noch ein Geheimnis. Nawet w Starym Testamencie było to jeszcze tajemnicą. Aber jetzt war ein Mensch auf der Erde, ale teraz, gdy on stał się człowiekiem na tej ziemi, der uns gezeigt hat, który nam pokazał, wie man Gott geweiht leben kann. W jaki sposób można żyć poświęconym będąc dla Boga. Eben gottselig. Właśnie, dokładnie, bogobojnie, pobożnie. Das heißt getrennt von dem Bösen. A to oznacza w oddzieleniu żyć od złego. Und sich Gott hingeben. I siebie samego oddać Bogu. Das ist gottselig. To oznacza to słowo pobożnie. Dann wollen wir uns jetzt fragen. I teraz chcielibyśmy samych siebie zapytać. Ob wir ein solches Leben für Gott führen. Czy my właśnie takie życie w stosunku do Boga prowadzimy? Sieht er mich und dich? Czy on widzi ciebie czy mnie? Dass wir für ihn da sind. Że jesteśmy tutaj na tej ziemi dla niego? Oder immer noch uns leben. Albo ciągle jeszcze dalej żyjemy sami dla siebie. Für dich nur darf mein Leben sein. Dla niego tylko powinno być podarowane nasze życie. Und was ich hab für dich allein. I to, co ja posiadam, powinno być tylko, jedynie dla Niego oddane do dyspozycji. So sagt es ein Liederdichter. W takich słowach wyraził się też i pewien poeta, pisząc pieśń. So leben wir also in dem jetzigen Zeitlauf. I teraz widzimy, że w taki sposób my żyjemy w obecnym, w teraźniejszym czasie. Das heißt in unserer Zeit, in der wir leben. To znaczy w tym dokładnie czasie, w którym my możemy na tej ziemi żyć. In dem Zeitlauf, aus dem wir herausgenommen worden sind. Z tego okresu czasu, w którym, z którego my możemy być teraz wyciągnięci z tego świata. Ich denke gerade an Galater 1, Vers 4. Akurat przypomina mi się wiersz z listu do Galacjan, 4 rozdział. Da sagt der Apostel, dass wir herausgenommen sind aus dem gegenwärtigen bösen Zeitlauf. Tam apostoł Paweł w drugiej połowie tego wiersza mówi, Galacjan 1:4, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego. Das ist der Zeitlauf, in dem Satan hier auf dieser Erde regiert und herrscht. To jest właśnie ten teraźniejszy zły wiek, w którym na tym świecie rządzi szatan. Und da dürfen wir als Menschen, die Gott angehören, i my, jako ludzie należący do Boga, ganz anders sein wie die Menschen der Welt. Możemy być całkowicie innymi niż ludzie tego świata. Und dann kommen wir zu der Belehrung über die Zukunft. I teraz przejdźmy do 13 wiersza, co dotyczy tych pouczeń dotyczących przyszłości. Das ist Vers 13. 13 wiersz o tym pisze. Wir erwarten etwas. My oczekujemy czegoś. Und zwar erwarten wir zweierlei. A mianowicie dwóch rzeczy oczekujemy. Wir erwarten die glückselige Hoffnung. My oczekujemy tej błogosławionej nadziei. Unseres Heilandes Jesus Christus. Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Und wir erwarten die Erscheinung der Herrlichkeit
unseres Herrn Jesus Christus. I oczekujemy objawienia się chwały naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Das ist nicht dasselbe. Te dwie rzeczy to nie jedno i to samo. Wenn wir an die Hoffnung im Blick auf unseren Heiland Jesus Christus denken, gdy pomyślimy o nadziei związanej z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem, dann denken wir an die Entrückung der Gläubigen. To musimy myśleć o tym pochwyceniu wierzących i na obłoki i zabraniu przez Pana tej ziemi. Dann denken wir daran, dass der Jesus kommen wird als Heiland unseres Leibes. To wtedy myślimy o tym, że Pan Jezus przyjdzie tutaj jako ten Zbawiciel ciała naszego. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Jako ten, który te nasze ciała tutaj niskości w okamgnieniu przemieni w ciała chwalebne. Zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Podobne do jego ciała chwalebnego. Filipian 3, vers 20 und 21. Filipian 3, rozdział 20 i 21 wiersz. Die Hoffnung bedeutet also, dass der Jesus für uns kommt. To słowo nadzieja oznacza, że Pan Jezus tu przyjdzie dla nas. Auch in dem Charakter eines Heilandes. To on przyjdzie dla nas też jeszcze w charakterze Zbawiciela. Aber als Heiland für unseren Leib, für unseren Körper. Ale naturalnie chodzi o Zbawiciela w stosunku do naszego ciała. Und das steht unmittelbar bevor. I ta rzecz jest już króciutko przed nami, niedługo. Wir erwarten das zu Recht. I dobrze czynimy, jeżeli tego oczekujemy. Denn der Heiland hat gesagt, ich komme bald. Bo Zbawiciel powiedział, ja przyjdę wkrótce. Darf ich mal eine Frage stellen? I czy wolno mi jeszcze postawić następne pytanie? Hast du heute schon einmal daran gedacht? Czy już dzisiaj o tym chociaż raz pomyślałaś? Dass der Heiland heute kommen könnte? Że Zbawiciel dzisiaj mógłby przyjść? Oder nicht? Albo może nie. Wir erwarten das, das steht hier. To przecież jest napisane, my oczekujemy. Wir sehnen uns danach. My tęsknimy za tym. Das ist die Hoffnung. To jest właśnie ta nadzieja. Dann denken wir an uns. I wtedy myślimy o nas. Aber auch an ihn. Ale również i o nim. Dass er endlich seine Braut auf ewig bei sich hat. Aby i on swoją oblubienicę mógł już na wieki posiadać koło siebie. Für die er gestorben ist. Za tą oblubienicę, za którą on zmarł. Weil er sie so geliebt hat. Dlatego, że on ją tak wielce umiłował. Er möchte sie gerne auf ewig bei sich haben. On tak bardzo chciałby ją posiadać na wieki. Um sich ewig an ihr zu ergötzen und zu erfreuen. Aby już wiecznie móc się nią cieszyć i podziwiać. Aber wir erwarten rozkoszować. Aber wir erwarten nicht nur die Hoffnung. Ale my nie oczekujemy tylko tej nadziei. Wir erwarten auch die Erscheinung. Ale my oczekujemy również objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Und dann denken wir nicht an die Entrückung. I wtedy w tym miejscu już nie myślimy o tej chwili pochwycenia nas samych. Dann denken wir an sein Kommen mit uns in Macht und Herrlichkeit. Wtedy, teraz możemy myśleć o Jego przyjściu już razem z nami, gdy będzie widzialny dla świata w swojej mocy i chwale. Wenn die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus erscheint, dann kommen wir mit ihm. Wtedy właśnie, gdy ta chwała Pana Jezusa objawi się dla świata, my razem z nim tu przyjdziemy na ziemię. Und das wird etwa 7 Jahre später sein als die Entrückung. A to stanie się około 7 lat później niż chwila pochwycenia nas samych do niego. Das lernen wir aus dem Propheten Daniel. Tego możemy wszystkiego nauczyć się czytając księgę proroka Daniela. Und auf diesen Augenblick freuen wir uns auch. I na tę chwilę, czy okamgnienie, też my się cieszymy. Das ist nicht unsere Hoffnung. To nie jest nasza nadzieja. Aber wir freuen uns wegen dem Herrn Jesus. Ale my cieszymy się na to zdarzenie z powodu Pana Jezusa.
Als der Jesus zum ersten Mal auf diese Erde kam, bo gdy Pan Jezus po raz pierwszy przyszedł tutaj na tą ziemię, da kam er in Niedrigkeit. To on przyszedł uniżony. Ein Baby in Windeln gewickelt. Tak jak czytamy, dzieciątko owinięte w pieluszki. Man fand keinen Raum für ihn in der Herberge. A nawet w tym stanie nie znaleziono miejsca dla niego w gospodzie. Man wollte ihn nicht. A okazało się wkrótce, że go po prostu nie chcemy. Man hat ihn verachtet. Pogardzono nim. Man hat ihn zur Stadt hinausgestoßen. I później wypchnięto go, wyrzucono go z miasta. Man hat ihn angespuckt. I później pluto na niego. Und schließlich ans Kreuz genagelt. A na koniec przybito go do krzyża. Hinweg mit ihm, haben sie gesagt. I mówili za nim, precz z nim. Aber wenn er noch einmal kommt. Ale gdy on jeszcze raz przyjdzie na tą ziemię. Und zwar auf die Erde kommt mit uns, die er vorher zu sich genommen hat. I wtedy właśnie, gdy on przyjdzie na tą ziemię, stanie na niej i przyjdzie razem z nami, których poprzednio już do siebie zabrał, dann offenbart er seine Macht und seine Herrlichkeit. To wtedy on objawi swoją moc i swoją chwałę. Dann wird niemand mehr rufen, hinweg mit ihm. Wtedy już nikt nie będzie z pogardą wołał za nim, precz z nim. Dann wird er mit seiner Macht und Herrlichkeit die ganze Erde erfüllen. Wtedy on swoją mocą i chwałą całą ziemię wypełni. Dann wird er jeden Widerstand beseitigen. I wtedy on usunie wszelki sprzeciw. Dann wird Gott ihm seine Feinde legen zum Schemel seiner Füße. I wtedy Bóg położy mu wszystkich nieprzyjaciół jego jako podnóżek stóp jego. Dann wird er als Herr der Herren und König der Könige erscheinen. I wtedy on objawi się jako Pan Panów i jako Król Królów. Und dann wird er endlich auf dieser Erde die Ehre empfangen. I wtedy on w końcu na tej ziemi otrzyma tą chwałę, der er wert und würdig ist. Której on jest godzien i wart tego jest. Damals empfing er diese Ehre nicht. Wtedy, gdy był na ziemi, on nie otrzymał tej chwały. Aber dann wird jedes Knie sich vor ihm beugen. Ale później każde kolano będzie musiało się przed nim ugiąć. Und jede Zunge wird bekennen, dass er Herr der Herren ist. I każdy język będzie musiał wyznać, że on jest Panem Panów. Warum freuen wir uns auf diesen Augenblick? A dlaczego my cieszymy się na tą chwilę? Weil wir dem Herrn Jesus wünschen. Dlatego, że my tego życzymy Panu Jezusowi, dass er dann endlich diese Herrlichkeit und diese Anbetung empfängt auf dieser Erde, wo einst sein Kreuz stand. Aby on w końcu otrzymał na tej ziemi swoje przynależne jemu uznanie i chwałę, i to na tej ziemi, na której kiedyś stał jego krzyż. Dann noch eine kleine Randbemerkung, die aber sehr schön ist. A teraz jedna taka poboczna uwaga, ale bardzo piękna. Es wird gesagt, dass die Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erscheint. Jest tutaj pokazane, że ta chwała naszego wielkiego Boga objawi się na Panu Jezusie. Daraus lernen wir eine ganz wichtige Wahrheit. Tego uczymy się bardzo ważną prawdę. Der Heiland Jesus Christus ist Gott. Że Zbawiciel Jezus Chrystus jest Bogiem. Wir suchen manchmal nach Stellen aus der Schrift, die das beweisen. Czasami poszukujemy miejsc ze Słowa Bożego, które by to udowadniały. Da ist eine solche Stelle. Tutaj ten wiersz to jest takim miejscem. Und das ist etwas, was wir nie erklären können. A jest to rzecz, której my nie jesteśmy w stanie nigdy wyjaśnić. Der Heiland, der auf diese Erde kam, Mensch wurde, ist dort. Że ten Zbawiciel, który przyszedł tutaj na tą ziemię i stał się człowiekiem, że on jest Bogiem. Und er wird ewig Gott und Mensch bleiben. I on już zostanie Bogiem i człowiekiem. Vereinigt in einer Person. Zjednoczone to jest w jednej osobie. Und jetzt wird von diesem Heiland Jesus Christus gesagt in Vers 14. A następnie o tym właśnie Zbawicielu Jezusie Chrystusie jest w 14 wierszu powiedziane, dass er sich selbst für uns gegeben hat.
że on samego siebie za nas wydał. Wir müssen diese beiden Ausdrücke einmal auf uns einwirken lassen. Musimy teraz pozwolić, aby te dwa wyrażenia zadziałały na nas. Może pierwszy list Jana. 1 Johannes 3, trzeci rozdział, 16 wiersz. Pierwszy Jana 3:16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Er hat für uns sein Leben dargelegt. On za nas swoje życie położył, złożył. Kein anderer konnte das tun. Nikt inny nie mógł tego uczynić. Als Gott die Welten schuf, da sprach ein Wort und sie standen da. Gdy Bóg stworzył wszystkie wszechświaty, to wypowiedział to słowo i one zaistniały. Aber wenn ein Sünder gerettet werden sollte. Ale jeśli chodzi o sprawę, że miał być uratowany, zbawiony jeden jedyny grzesznik, da konnte Gott nicht ein Machtwort sprechen. To w tej sprawie Bóg nie mógł wypowiedzieć takiego słowa mocy. Dafür musste sein Sohn sterben. Tak, nawet za tego jednego grzesznika musiał jego syn umrzeć. Kein Engel konnte das tun. Żaden anioł nie mógł tego uczynić. Sondern nur der eingeborene Sohn im Schoß des Vaters. Ale tylko ten jednorodzony syn w łonie Ojca. Lieben, das war der Preis. Umiłowani, to jest właśnie ta cena, która musiała być zapłacona. Damit wir losgekauft werden konnten. Abyśmy my mogli być wykupieni. Von aller Gesetzlosigkeit. Od wszelkiej nieprawości. Der Tod des Herrn Jesus war der Preis. Ceną za to była śmierć Pana Jezusa. Uns loszukaufen. Aby nas wykupić. Das bedeutet, to oznacza, dass wir einem anderen gehörten. Że my żeśmy poprzednio należeli do kogoś innego. Wenn ich etwas kaufe, kaufe ich es von einem, der es vorher hatte. Jeżeli ja coś kupuję, to znaczy, że ja to kupuję od kogoś, kto był poprzednio właścicielem. Wem gehörten wir früher? A więc do kogo my żeśmy poprzednio należeli? Wir gehörten dem Gott dieser Welt. My należeliśmy do Boga tego świata. Vor unserer Bekehrung hatten wir auch einen Vater. Przed naszym nawróceniem się mieliśmy też pewnego ojca. Den Vater der Lüge. Ojca kłamstwa. Wir waren Sklaven Satans. Byliśmy wszyscy niewolnikami szatana. Und wenn wir aus seiner Macht losgekauft werden sollten. I jeżeli mieliśmy być wykupieni z jego mocy, dann musste ein gewaltiger Preis bezahlt werden. To musiała być zapłacona potężna, wielka cena. Dann musste der Herr Jesus sich selbst geben. To musiał Pan Jezus samego siebie darować. Losgekauft von aller Gesetzlosigkeit. Tak jak czytamy, wykupić nas od wszelkiej nieprawości. Gesetzlos und gottlos ist nicht genau dasselbe. Być nieprawym i bezbożnym to nie jest jedno i to samo. Gesetzlos bedeutet być w nieprawości. Ein Gesetz zu haben, to oznacza, że posiadać pewien zakon, ein Gebot, posiadać jakieś przepisy und es nicht befolgen. I nie postępować według nich. Und darin hatte der erste Mensch versagt. I w tym już zawiódł pierwszy człowiek. Er hatte ein Gebot von Gott. On otrzymał od Boga tylko jedno przykazanie. Von diesem einen Baum nicht zu essen. To znaczy, nie wolno ci jeść z tego jedynego drzewa w tym ogrodzie. Und dieses Gebot hat übertreten. I tylko to jedno przykazanie on przestąpił. Und so gelebt, als ob es gar nicht existierte. I zaczął tak żyć, jak gdyby już te przykazanie w ogóle już nie egzystowało.
Von dieser Gesetzlosigkeit sind wir losgekauft. I właśnie z takiej stanu nieprawości zostaliśmy wykupieni. Aber dann hatte er Jesus uns zu seinem Volk gemacht. Ale później nas Pan oczyścił sobie samemu na własność, swój własny lud. Ich glaube, das ist die einzigste Stelle im Neuen Testament. Wydaje mi się, że to jest jedyne miejsce w Nowym Testamencie, wo wir die Gläubigen, którym my wierzący, als sein Volk bezeichnet werden. Jesteśmy określani jako jego lud. Es steht hier nicht, dass wir das Volk Gottes sind. Nie jest tu napisane, że jesteśmy ludem Bożym. Sondern wir sind das Volk des Herrn Jesus. So steht es hier. Ale tu jest napisane, że jesteśmy tym ludem Pana Jezusa. Das heißt, der Jesus als Herr im Himmel. To oznacza, że Pan Jezus jako Pan będący w niebie hat auf dieser Erde ein Volk. Ma tutaj na tej ziemi swój własny lud albo naród. Ich will versuchen, das noch etwas zu erklären. Postaram się jeszcze to bliżej wyjaśnić. Die Könige dieser Erde haben ihre Völker. Królowie tej ziemi panują nad swoimi ludami czy narodami. Ein König kann sagen, das ist mein Volk. Taki król może powiedzieć o swoich poddanych, to jest mój lud. Und so hat der Jesus jetzt auch ein Volk. I w takim względzie też i Pan Jezus ma też swój lud. Der Herr ist im Himmel. Pan jest w niebie. Sein Volk ist auf der Erde. A jego lud jest tu na tej ziemi. Und wenn der Herr vom Himmel herabschaut. I gdy Pan spogląda z nieba na ziemię. Und sieht in diese eine Schulklasse. In einer Klasse von Schülern. I spogląda do klasy pewne, do, w pewnej szkole, gdy siedzą tam uczniowie. Vielleicht sind dort 30 Schüler. Może tam wśród tej gromady 30 uczniów. Und vielleicht ist ein Mädchen dabei, die gehört zu seinem Volk. Stwierdza, że wśród nich jest może jedna dziewczynka, która należy do jego ludu. Dann sieht der Herr in diese Klasse hinein. I Pan spogląda do tej klasy. Und dann sieht dieses eine Mädchen. I widzi tą jedną, jedyną dziewczynkę. Und die gehört zu seinem Volk. I ona należy do jego ludu. Und die anderen, die dort sind. A wszyscy pozostali, którzy tam się znajdują w tej klasie. Gehören vielleicht alle nicht zu seinem Volk. Gehören alle nicht, die anderen gehören vielleicht alle nicht zu dem Volk des Herrn. Oni pozostali nie należą do tego ludu pańskiego. Und wisst ihr, was der Jesus dann gerne sehen möchte? I czy wy wiecie, co Pan Jezus chciałby tak bardzo chętnie zobaczyć? Dass dieses eine Mädchen ganz anders ist als die anderen. Żeby ta jedna, jedyna dziewczynka wśród gromady tych pozostałych dzieci była całkiem inna niż... Tu sieht der Jesus herab. I tak Pan Jezus spogląda na każde miejsce na tej ziemi w ten sposób. In die irdischen Lebensumstände hinein. I spogląda do wszystkich naszych okoliczności życiowych, w jakich my stoimy. In die einzelnen Häuser hinein. Spogląda do poszczególnych domów. Und da ist da eine Mutter, die gehört zu seinem Volk. I stwierdza, że może jakaś jedna matka należy do jego ludu. Und die erzieht ihre Kinder ganz anders als die anderen Mütter. I stwierdza, że ona wychowuje swoje dzieci całkiem inaczej niż pozostałe matki z otoczenia. Und da ist da eine Frau ihres Mannes. Albo stwierdza, że w jakimś domu jest pewna żona męża. Die ist ihrem Mann unterwürfig. I stwierdza, że ona jest poddana swojemu mężowi. Die anderen Frauen sind das nicht. I inne żony nie są takimi. Und dann sieht er hinein in die Familien und da ist da ein Mann. I spogląda dalej do poszczególnych rodzin i widzi, że jest w jakiejś rodzinie mąż, der gehört zu seinem Volk. Który należy do jego ludu. Und dieser Mann liebt seine Frau. I ten mąż miłuje swoją żonę. Wie Christus die Versammlung. Tak, jak Chrystus umiłował zgromadzenie. Das ist die Praxis dieses Volkes. Tak wygląda życie praktyczne tego ludu. Er sieht die Arbeitnehmer in der Ausübung ihres Berufs. On również widzi wszystkich pracowników w wykonywaniu swoich czynności zawodowych. Sie lassen sich nicht leiden von irgendeiner Gewerkschaft in ihren Ansichten. Oni nie pozwalają sobie zawracać w głowie przez jakiekolwiek związki zawodowe. Das sind die Arbeitgeber, die zu seinem Volk gehören. On również i widzi tych pracodawców, którzy należą do jego ludu.
Die lassen sich nicht leiden von den Empfehlungen eines Arbeitgeberverbandes. I widzi tych pracodawców, którzy nie pozwalają sobie mieszać w głowie przez jakieś związki pracodawców. Sondern für sie ist der Maßstab das Wort Gottes. Ale stwierdza, że dla nich tym wzorcem do postępowania jest Słowo Boże. Dann merken wir, wie praktisch das wird. I teraz nagle zauważamy, jak to wszystko staje się bardzo praktyczne. Der Jesus möchte, dass die zu seinem Volk gehören, bo Pan Jezus chce, aby wszyscy ci, którzy należą do Jego narodu, das ausleben, was ihm gefällt, aby oni w życiu wykonywali wszystko to, co by Pan chciał, aby to wykonywali. Und dieses Volk hat gereinigt. I tutaj czytamy, że On ten swój lud oczyścił. Das hat abgewaschen von diesen Sünden. On przecież ich obmył z ich grzechów. Der Gottlosigkeit, der Gesetzlosigkeit. Tej bezbożności i tej nieprawości. Und dann hat sie fähig gemacht zu guten Werken. I On ich wszystkich przysposobił do dobrych uczynków. Und zwar nicht, dass sie ab und zu mal ein gutes Werk tun. Ale mianowicie, aby nie było tak, że oni od czasu do czasu jakiś tam dobry uczynek zrobią. Sondern, dass sie eifrig sind in diesen guten Werken. Ale my czytamy tutaj pod koniec tego 14 wiersza, aby oni byli gorliwi w dobrych uczynkach. Und diese guten Werke, die hat noch zuvor bereitet. A jeszcze, co jest ważne, On te wszystkie dobre uczynki, wszystkie wcześniej już dla nich przygotował. Damit wir in ihnen wandeln sollen. Abyśmy my w tych dobrych uczynkach pielgrzymowali. Für wen sind die guten Werke? Dla kogo są skierowane te dobre uczynki? Gute Werke können nur Gläubige tun. Przepraszam, przygotowane są te dobre uczynki. One są, dobre uczynki są dla wierzących, aby je wykonywali. Gute Werke sind nützlich für die Menschen. One mogą być też i użyteczne dla ludzi. Und gleichzeitig sind sie Frucht für Gott. Ale jednocześnie one są owocem dla Boga. Das ist der Unterschied zwischen Frucht und Werke. Taka jest różnica pomiędzy owocami a uczynkami. Gott sucht Frucht an uns. Bóg właśnie poszukuje tego owocu na nas. Aber die guten Werke sind nützlich für die Menschen. Ale dobre uczynki, jakie On przygotował, są użyteczne dla ludzi. Und sie helfen nicht dem Sünder, sich den Himmel zu verdienen. One w ogóle nie mają na zadanie tego, aby grzesznikowi pomagać w zapracowaniu na niebo. Ein Sünder kann auch ein gutes Werk für den Menschen tun, für andere Menschen. Wprawdzie grzesznik potrafi wykonać jakiś dobry uczynek dla innych współmieszkańców. Aber es ist wertlos für ihn im Blick auf Gott. Ale wiemy, że on jest bez wartości dla niego, jeżeli chodzi o sprawę jego z Bogiem. Aber wenn der Herr für einen Gläubigen ein gutes Werk vorbereitet, ale jeżeli Bóg dla wierzącego jakiś dobry uczynek przygotowuje, dann ist das etwas, was für Gott etwas bringt, Frucht. To jest on tym, co może przynieść dla Boga owoc. Und gleichzeitig ist es nützlich für die Menschen. Ale jednocześnie ten uczynek może być pożyteczny dla ludzi. Und wir sollten auch den Herrn bitten, zeig was, dass ich etwas tun kann, was wertvoll ist für meine Mitgeschwister. Ale my mamy też i możliwość prosić naszego Pana, aby nam pokazał i objawił, co możemy uczynić, co byłoby też i wartościowe dla współwierzących. Das müssen keine großen sozialen Werke sein. Nie muszą być to jakieś wielkie dzieła w sferze socjalnej. Aber vielleicht mal ein freundlicher Blick. A może to być tylko jakieś przyjazne spojrzenie na kogoś. Auch mal ein liebes Wort. Może to być i jakieś miłe słowo. Vielleicht auch mal eine milde Gabe. Eine materielle Gabe. Może również być to jakiś przydatny, czy w danym momencie stosowny dar dla kogoś. Auch eine Hilfe, vielleicht in Krankheitstagen. A może być to też i pomoc udzielona w czasie choroby. Man muss das, was in Gott ist, der gut ist. Trzeba w tym, jaki jest Bóg, który jest dobry. Man muss den gütigen Gott auch in seinem Verhalten offenbaren. Gutes tun, gütig sein zu anderen.
Trzeba tego dobrotliwego Boga też i w swoim postępowaniu objawiać, aby to dobro dalej wykonywać. Möge der uns Gnade schenken, dass wir als sein Volk. Biedna cyganie umiera i wraz wieś słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż do serca się jego rwie krzyk. Czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt? O powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Biedne cyganie umiera i wraz wieść słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się jego rwie krzyk. Czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt? O powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O, tak to prawda, Bóg kocha ten świat, gdy grzesznik kaja się przebacza rad. Na krzyżu Golgoty zmarł Boży Syn, by grzesznik odkupion był swoich win. O powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwałaż Ci, Jezu, chłopięcia drży głos, a jam nie wiedział, jak szczęsny mój los. I szepce o Zbawcy błogą tę wieść, trzeba co rychlej i innym też nieść. O powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Nie wszyscy wiedzą, a wielki jest świat. Nie jeden w rozpacz nad nędzą swą wpadł. Życie ich płynie wśród obaw i trwóg. O, któż im powie, że kocha ich Bóg? O powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg, by każdy śmiało doń zbliżyć się mógł. Wołajcie wszystkich, dopóki jest czas. Pójdźcie do Zbawcy, On kocha i was. O powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Biedne cyganie umiera i wraz
wieś słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się Jego rwie krzyk, czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt? O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O, tak to prawda, Bóg kocha ten świat, gdy grzesznik kaja się przebacza rad. Na krzyżu Golgoty zmarł Boży Syn, by grzesznik odkupion był swoich win. O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwałaś Ci, Jezu, chłopięcia drży głos, a jam nie wiedział, jak szczęsny mój los. I szepce o Zbawcy błogą tę wieść, trzeba co rychlej i innym też nieść. O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Niech wszyscy wiedzą, a wielki jest świat, nie jeden w rozpacz nad nędzą swą wpadł. Życie ich płynie wśród obaw i trwóg. O, któż im powie, że kocha ich Bóg? O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg, by każdy śmiało doń zbliżyć się mógł. Wołajcie wszystkich, dopóki jest czas, pójdźcie do Zbawcy, On kocha i was. O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Biedne cyganiem umiera i wraz wieś słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się Jego rwie krzyk, czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt? O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O, tak to prawda, Bóg kocha ten świat, gdy grzesznik kaja się przebacza rad. Na krzyżu Golgoty zmarł Boży Syn,
by grzesznik odkupion był swoich win. O powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwałaś Ci, Jezu, chłopięcia drży głos, a jam nie wiedział, jak szczęsny mój los. I szepcę o Zbawcy błogą tę wieść, trzeba co rychlej i innym też nieść. O powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Nie wszyscy wiedzą, a wielki jest świat, nie jeden w rozpacz nad nędzą swą wpadł. Życie ich płynie wśród obaw i trwóg. O, któż im powie, że kocha ich Bóg? O, powtórz mi, bym pozbył się wszelkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg, by każdy śmiało doń zbliżyć się mógł. Wołajcie wszystkich, dopóki jest czas, pójdźcie do Zbawcy, On kocha i was. O, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Biedny cyganie umiera i wraz wieść słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się jego rwie krzyk, czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt? O, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O, tak to prawda, Bóg kocha ten świat, gdy grzesznik kaja się przebacza rad. Na krzyżu Golgoty zmarł Boży Syn, by grzesznik odkupion był swoich win. O, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwałaś Ci, Jezu, chłopięcia drży głos, a ja nie wiedział, jak szczęsny mój los. I szepcę o Zbawcy błogą tę wieść, trzeba co rychlej i innym też nieść. O, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi,
Nie wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Nie wszyscy wiedzą, a wielki jest świat. Nie jeden w rozpacz nad nędzą swą wpadł. Życie ich płynie wśród obaw i trwóg. O, któż im powie, że kocha ich Bóg? O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg, by każdy śmiało doń zbliżyć się mógł. Wołajcie wszystkich, dopóki jest czas. Pójdźcie do Zbawcy, On kocha i was. O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie. Godzien jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła, byś, Panie, za nasze zmarł grzechy. Sławimy moc Twoją, spełniłeś swe dzieło i siedzisz po prawicy Ojca. Sławimy Twą wierność, co ciągle jest nowa, aż nas swą wspaniałość wprowadzisz. W świątyni Twojej, Panie nasz, Twą miłość wysławiamy. Czyś chwałę oddajemy Ci, w Twym duchu uwielbiamy. Przybyłaś tu uniżyć się, wypełnić aż do końca. W pokorze wolę Ojca. O Zbawco święte, życie swe bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze i boleś sam znosiłeś. W modlitwie Twej usłyszał Bóg żarliwe to wołanie. Twa wola niech się stanie. Baranku drogie, życie swe bez mazy doskonałe,
jak wdzięczną woń na krzyżu tam. Dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał nam zbawienie. Boże, Ciebie wyznajemy, cześć i chwałę oddajemy, uwielbiamy wielkość Twą. Po prawicy na Twym tronie siedzi Syn Twój wywyższony. On jest Panem wszystkich nas. Panie, Tyś ciągu wieńczony w chwale Ojca wysławiony, nam zaś dany Święty Duch, On prowadzi do wieczności, do cudownej wspaniałości, gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie, Jezu, cześć i chwała po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc. Teraz jeszcze tu w słabości, lecz niedługo we wieczności. Godzien jesteś przyjąć cześć. A któż może chwalić godnie, wielki Boże, tutaj Cię, o dobroci Twej odwiecznej świadczą dzieło wszystkie Twe. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. A któż zgłębi Twoją miłość i niezmiernej łaski czyn? Uwolniłeś nas od winy, za nas martwą i miły Syn. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Twoją wierność i cierpliwość któż tu pojmie, Boże nasz? Choć zapomni matka dziecię, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Kto Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię? Kto wie, jakim jesteś Boże i kto wniknie w myśli Twe? Chwał tak godzieneś chwały Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci.
wieści. Twe imię, Jezu, nie zrównane, pociechy pełne jest i łask. Anioły górnie się skłaniają, Twej chwały podziwiając blask. Boskości pełnią jesteś Ty i w Tobie dopełnianiśmy. Tyś dla nas wszystko wykupienie, moc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich czynów, co łaska Twoja sprawia w nas. Co mamy, czym staliśmy się, znajduje w Tobie źródło swe. Nieporównana miłość Twoja tu uzupełnia wszelki brak. Strumieniem w trosce i niedoli od Ciebie spływa szczodrze. Tak, gdy nam odmawiasz czegoś Ty, to w tym ukryty cel Twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństw. Czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się, na wieki posiadamy Cię. Sława, chwała, uwielbienie, moc, mądrość, cześć i wywyższenie. Nasz pojedna, co Jezu brzmią, Twoi tak umiłowani, zanoszą dziękczynienie w dani. Baranku, za ofiarę Twą poszedłeś
z Bogiem pojednałeś, zbawienie wywalczyłeś i łaską uwieńczyłeś, więc wszyscy się cieszymy z pieśniami radosnymi.
więc widzę łaskę, widzę Jezusa. Wysławiam Cię, wysławiam Cię. O Jezu, dzięki Ci.
Sobie do wspaniałości Twojej.
radujmy się, gdyż dobroć Jego odwiecznie trwa po wieczny czas. Ustami Go i sercem sławmy. On bowiem jeden godzien chwał. Nie brzmi hymn chwały każdej chwili, którą w dobroci swej nam dał. Tyś wielki Boże naszą mocą, w noc ciemną światłem jesteś sam, a przez cudowne dzieło swoje zbawienie wieczne dałeś nam.
Kościół my. Wciąż nas tam w świątyni zastępujesz Ty. Wieczysta łaska, gdzie taki Pan, jaki dar kosztowny, szczęśliwy stan. Modlitwy przyjmujesz od świętych swych, za nich orędujesz, boś kapłanem ich. Oblicze Twe również zwraca się teraz na Twych wszystkich, którzy sławią Cię. Twa wierna miłość, ofiara Twa, pokój nam przyniesie.
zwiastuje, by do chwały swojej wznieść. Świętego sprawiedliwego, Boga w pełni uczcił Syn, rzekł mu: bądź po mej prawicy, siedzi więc na wieki z Nim. Ojciec dał mu Jego chwałę, my cieszymy się już w Nim. Bogu Ojcu niesie chwałę za cudowną radę tę i Jezusa uwielbiamy za największą miłość swą. Chwała, cześć i dzięki temu, który wyniósł Cię na tron. Panie, Ciebie otaczamy, Twą śmierć kosztowną ogłaszamy, zwiastuje Twoją miłość nam. Życie wieczne i zbawienie od wiecznej śmierci uwolnienie przeniosłeś, światłość wieczną nam.
nas. Ty dałeś za nas tu krew swą na krzyża pniu. Wierny Zbawco, dziękuję Ci, niech serce brzmi na wieki wieczne chwała Ci. Pieśń 156. Krwią Jezusa oczyszczony, wolnym ja, z wszystkich grzechów uwolniony, jestem ja, uwierzyłem, że na krzyżu za mnie Jezus zmarł. On mi z łaski
i miłości. Wolność dał, wolność dał. Żywot wieczny i zbawienie on mi dał, on mi dał. Drogą mą i odkupieniem on się stał, on się stał. On zmarł za mnie, zmarł za ciebie, on za wszystkich zmarł. A kto wierzy, temu daje życia dar, życia dar. Z Jego ducha odrodzony jestem ja, jestem ja. W dziecko Boże przemieniony jestem ja, jestem ja. Panu chwała, wieczna chwała, że On za mnie zmarł. Panu chwała, wieczna chwała, wolnym ja, wolnym ja. Piękneś Ty, wdzięczneś Ty, kraju górny mój, ku Tobie rwie się serce me i tęsknych myśli rój. Wszak nie jest świat ojczyzną mą, choć wabi życia mój. Tam w górze, gdzie się gwiazdy śnią, jest mój ojczysty kraj. Tam w górze, gdzie się gwiazdy śnią, jest mój ojczysty kraj. Wznoszę wzrok, tęskny wzrok, do niebieskich swej, gdzie odkupionych wiele jest przez Zbawcy świętą krew. Tu częsty bój i skwarne dni zburzyły życia wdzięk. Wdzięk świata wciąż wyciska mi żałosny z piersi jęk. Wdzięk świata wciąż wyciska mi żałosny z piersi jęk. Wkrótce już skończy się doświadczenia czas, już wnet wejdziemy w górny dom, gdy stąd Pan weźmie nas. Nie chwycił jeszcze żaden słuch, nie dostrzegł ludzki wzrok, nie boją śmiertelnika duch, co swym zgotował Bóg. Lecz nam objawił święty duch, co swym zgotował Bóg. Thank you.
dzieckiem Bożym, jam się w Tobie stał. O Panie Jezu, jak cieszę się, że zbłąkanego szukałeś mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Me serce boło, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Daremny byłby żal mój i łzy, gdybyś grzesznego mnie nie zbawił Ty. Serce radośnie ku Tobie lgnie, że zgubionego znalazłeś mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce boło, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Ubogi szedłem i sam przez ten świat, gdy promień łaski w moje serce wpadł, bo wyciągnąłeś ku mnie dłoń swą, odtąd się stałem własnością Twą. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce boło, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Godzien jest Jezu, dziękczynień i chwał, żeś mi żywota drogę poznać dał. Na wieki wieków czcić będę Cię, gdy w dom ojcowski wprowadzisz mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce boło, wieczna Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie.
Jezus, lekarz nad lekarza, wszystkich leczył, co doń szli. Wszystkim zdrowie dawał w darze i cofnością doni ty. Kogo dłoń dotknęła jego i upewnił słowem swym, ten uzdrowion wnet przez niego krok kierował swój za nim. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, wszystkim chorym zdrowie da. Brak spokoju ci i siły, wiary i nadziei brak. Ach, to grzechy osłabiły duszę twą i ciało tak. Wiedz, że każdy grzech uśmierca, ale żyje Chrystus Pan. Przyjmij go do swego serca i czerp życie z jego ran. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, wszystkim chorym zdrowie da. Choć głębokie to są rany, które grzech zadaje ci, masz w Jezusie lek podany, uwierz, będziesz zdrów i ty. Jego pieczy powiesz śmiało, wszystko o co troskę masz. Ducha, duszę swą i ciało pod Chrystusa oddaj straż. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, wszystkim chorym zdrowie da. I nie tylko, że ukoi lekarz ten cierpienia twe, wszystkie rany on zagoi, duszę siłę nową tchnie. Całe życie twe odnowi, tylko w nim ufanie złóż. Kogo bowiem on uzdrowi, ten na wieki zdrowy już. Chrystus Pan leży.
przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty, Tyś Jezusa, przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś, godzieneś, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzieneś Ty. To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty, Tyś Jezusa, przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś, godzieneś, godzieneś.
to przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty, Tyś Jezusa, przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach Jezu nasz, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś, godzieneś, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzieneś Ty. To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty, Tyś Jezusa, przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach Jezu nasz, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś, godzieneś, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzieneś Ty. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, ten przebywa w cieniu Wszechmocnego. Mówi do Pana ucieczko i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi Cię z sidła ptasznika, od zgubnej zarazy. On wybawi Cię, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika, od zgubnej zarazy. On wybawi Cię.
piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą, tarczą i puchlerzem. Nie ulękniesz się strachu mocnego. Ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, co grasuje w ciemności. Nie ulękniesz się strzały lecącej za dnia, ani moru, co poraża w południe. Chociaż padnie u boku twego tysiąc, a 10 000 po prawicy twojej. Chociaż padnie u boku twego tysiąc, a 10 000 po prawicy twojej. Do ciebie to jednak się nie przybliży, do ciebie to jednak nie przybliży się. Do ciebie to jednak się nie przybliży, do ciebie to jednak nie przybliży się. Na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał, oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego uczyniłeś swą ostoją. Nie dosięgnie cię nic złego, nie dosięgnie cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu twego. Nie dosięgnie cię nic złego, nie dosięgnie cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu twego. Albowiem aniołom swoim poleci, by cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swoje. Bo on wybawi cię z sidła ptasznika, od głównej zarazy. On wybawi cię, bo on wybawi cię z sidła ptasznika, od skubnej zarazy. On wybawi cię. Nie dosięgnie cię nic złego, nie dosięgnie cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu twego. Nie dosięgnie cię nic złego, nie dosięgnie cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu twego.